Właśnie to mi zemsta. Chcesz mi zrzucić tak, telefon? Tak, to tu jest zemsta. Teraz będę gadać. Cześć wszystkim, ja jestem Mateo, witam na kolejnym filmie na moim kanale i no, znowu zdałem się podejść dla mojego brata. To już jest kolejny film, jak to mój brat, który ma 12 lat, mnie sprankował. Ogólnie na szybko tylko powiem, że kupił atrapę mojego telefonu. Ja myślałem, że to jest mój telefon, tak naprawdę była to atrapa. Bawił się ze mną jak tylko chciał i pod koniec chciał wyrzucić oczywiście atrapa, ale ja myślałem, że to jest mój telefon. No i narobił mi naprawdę dużego stracha. Także to tyle. Mało brakuje do 211 tysięcy, więc dobijmy tą cyferkę. Byłoby mi naprawdę bardzo miło, klikając teraz w ten fajny guziczek. Słuchajcie, jeszcze tylko dodam, że jak pod tym odcinkiem będzie 10 tysięcy łapek w górę, to odwdzięczę się oczywiście dla brata, także zostawiajcie. A teraz zapraszam do oglądania. Okej, słuchajcie, mój brat właśnie teraz śpi w tamtym pokoju, jest obok i pójdę do niego i wezmę jego telefon i zamienię właśnie z tą oto atrapą. Przewróciłem ją, o, z tą oto atrapą. Tak ona wygląda. Teraz tylko musimy to wszystko zamienić. Jedyna jaka to jest zmiana, to tutaj takie znaczki jakby. Tutaj tego nie ma. Dobra, zamieniamy to. Z tej strony to widać, że to jest atrapa, ale tutaj to nic się nie różni, po prostu nic. Okej, więc teraz gdzieś z niej wyjdę, to po prostu powiem, że nagrywam aparatem mój vlog, że niby założyłem jakiś kanał i właśnie to powiem, że nagrywam aparatem jakiś vlog i on się raczej nie zorientuje. I wtedy jak będzie jakaś dobra okazja, to po prostu wyrzucę mu tą atrapę. O, cześć Mateusz, chodź na chwilę. Po co ci aparat? Wiesz co, nagrywam vloga na mój nowy kanał i... Vloga. No tak, serio, nagrałam vloga i chciałam, żebyś ze mną poszedł w jakieś miejsce, by był może ciekawszy. No dobra, no. Teraz chcesz iść? No. To za 15 minut wyjdziemy, dobra? Okej. Dobra, zostawcie łapkę w górę. Ale okay. To później ja ci to będę musiał zmontować. No, może zmontujesz, no. Dobra, za 15 minut. Okej. Udało się. Ja wziąłem dwie bluzki i bluzę. Dawno nie trzymałem w sumie tego aparatu. No. Michał oczywiście rozmawia z mamcią. Pozdrawiam mamcię, jak to ogląda, to będzie przypał. Jestem pewien, że to nie jest taki normalny vlog, bo po pierwsze nie mogę znaleźć telefonu i jestem bez telefonu, a po drugie ty wyjmujesz tylko kamerę przez ostatni czas, jak chcesz właśnie zrobić nam jakiegoś prank. Nie wiem, może rzeczywiście to jest jakiś zwyczajny vlog, chociaż nie sądzę, bo to nie ma sensu, bo chodzimy po mieście tylko. A w ogóle trzecia sprawa jest taka, że jak ty byś miał kanał, to byś nagrywał coś pewnie, nie wiem, tu cykipony, Lego, no. W ogóle kradniesz ode mnie serię. Ale dużo osób nagrywa vlogi, jak to kradnę serię. No tak, ale jeszcze jakby to ktoś inny nagrywał, albo gdybyś ty mnie nigdy nie prankował, a ty mój aparat trzymasz tylko wtedy, jak chcesz mi zrobić pranka. Dziwne jest to, że nie mogłem znaleźć telefonu. Nie wiem, idziemy teraz w ogóle na drążki i będziemy ćwiczyć, rozrywać włókna mięśniowe. Bo ja lubię. No trying. Ej, Mateusz, czekaj. Stój na chwilę. Pamiętasz ten filmik, co zniszczyłeś mi iPhone'a, nie? O, masz moje etui. No tak, to jest twoje etui, proszę. Tutaj. Skąd ty masz moje etui? No. Wiedziałem, że masz mój telefon. Pamiętasz, że zniszczyłeś mi iPhone'a, nie? No, w ogóle ten film ma 400 tysięcy. Tak, ale to nie jest istotne, to jest zemsta. Tu mam twój telefon. Telefon, daj mi telefon. Nie. Ja go ci nie dam, ja go zrzucę. Michał! Ja go zrzucę. Oddaj mi ten telefon. Nie. Słuchaj. To jest co ma być zemstwo. Tyle czekałam na tego iPhone'a. No, wiem, że go nie zrzucisz, ale nie nadstawię tak tego telefonu, bo jeszcze ci się ja go zrzucę. Słuchaj, ten tył jest śliski. Jak ci się ześlizgnie, to on spadnie. No. Muszę teraz zabrać ten telefon, ale boję się, że się wyślizgnie. Nie, ale właśnie to on ma się... Ja go mam właśnie zrzucić, to ma być zemsta. Tyle czekałam na iPhone'a. No, ale dostałeś nowy telefon. Czemu ty mi chcesz zrzucać ten telefon? Oddaj mi. Mogłem mieć dwa telefony. Ale weź, bo
nie chcę, jakbyście niechcący potknął, to przecież ten telefon. Nie, no ja go chcę zrzucić właśnie. Tak, zrzucisz mi telefon. No tak. Posłuchaj. To ma być zemsta. Ale myślę, ten telefon nie. kosztuje? Ale to ma być właśnie zemsta. Weź, bo serio, weź, bo go jeszcze ale... zrzucisz. Tak ma być właśnie, to ma być zemsta. Tak ma być, chcesz mi zrzucić tak, telefon? Tak, tak, to jest zemsta. Dobra, szkoda gadać. Co ty zrobiłeś? No! Coś ty zrobił. Coś ty zrobił. Co to jest za telefon? To jest atrapa. To jest atrapa. To był prank. To był prank. To jest atrapa. O Boże. Ale ulga. Ale wy... Ja nie mogę, Michał. Tylko przyjdziemy do domu. Da, vloga chcesz nagrać. Ale ja ci rozszarpię w domu, nie? Ale to jest atrapa. To jest atrapa. Ale to wygląda jak mój telefon. No tak, jest... A ja, ja myślałem, że ty masz mój telefon, bo ja nie mogłem go znaleźć w ogóle. Ja nie mogę, Michał. Ale mnie pokaziłeś stracha. A ty się to jeszcze ten... Jeszcze specjalnie pokazywałeś tą stronę. Tak. A ja myślałem, no to wygląda identycznie jak mój telefon. Czyli co, nie nagrywasz żadnego vloga? Nie, nie mam kanału. A wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że ja niedawno kupowałem atrapę i nie zamawiałem jej sam, tylko powiedziałem, żeby mama zamówiła. I rachunek nie przyszedł za jedną atrapę, 80 zł, tylko przyszedł 120. Ja coś tak właśnie podejrzewałem, a ty kupiłeś po prostu drugą atrapę. No. Dobra, chodź. Dobra, proszę państwa, tak się robi pranki. No. Jak się czujesz? No, serducho mi bije mega szybko. Ja bym się na przykład zdenerwowała, jakby. Ale to jest trochę wstyd, nie? Bo mnie 12-letni brat mnie właśnie sprankował i to tak do zawału prawie. Dobra. Thank you.